Kurs, w którym uczestniczysz, to kurs dla początkujących i nie musisz znać kawki. Musisz jednak potrafić korzystać z wiersza poleceń. Jeśli umiesz programować w Java, to świetnie, ale jeśli nie, możesz pobrać kod i śledzić kurs, kiedy mówię o konfiguracjach kawki. Preferowany system operacyjny to Windows. Wszystkie materiały zostały nagrane na tym systemie. Jeśli używasz Maca lub Linuxa, nie przejmuj się. Konfiguracja na tych systemach jest łatwiejsza niż na Windowsie. Przedstawię Ci teraz krótki przegląd tego, czego się nauczysz w tym kursie oraz jak on jest zorganizowany. Zaczniesz od teorii kawki, gdzie dowiesz się o klastrach i brokerach. Poznasz producentów i dowiesz się, jak przenoszą dane z systemów źródłowych do klastra kawka. Nauczysz się o konsumentach i o tym, jak przekazują dane z klastra do systemów docelowych. Dowiesz się, jak zarządza się kawką za pomocą Zookeepera lub nowszego trybu Craft w kawce. Kolejna część kursu to instalacja i konfiguracja kawki na Twoim komputerze. W kilku lekcjach omówię komendy, za pomocą których możesz zarządzać całą infrastrukturą kawki. Następnie pokażę, jak używać SDK dla kawki. Będę bazował na języku programowania Java. Pokażę kilka przykładów, co można zrobić z poziomu kodu. Do kogo skierowany jest ten kurs? Możesz być programistą, który chce się nauczyć tworzyć i uruchamiać aplikacje wykorzystujące kawkę. Możesz być architektem, który chce zrozumieć rolę kawki w przedsiębiorstwie lub specjalistą DevOps, który chce zrozumieć, jak działa kawka. Dziękuję za uwagę w tej lekcji. Witaj w kursie i do zobaczenia na następnej lekcji.